Odcinek 111. W pozostałych rolach. Señora, a veces la vida nos lleva hasta la locura y solo nos salva el amor. Escenarios. Aunque algún pedazo nos queda en la duda. Señora, a veces la vida nos lleva hasta la locura. Música. Y solo nos salva el amor. Zdjęcia, reżyseria. Projekt gotowy. Brak nam tylko waszej aprobaty, by rozpocząć prace budowlane. To nieporozumienie. Jesteśmy zaskoczeni. Bierzemy twoją firmę pod uwagę, ale będę z tobą szczery. Nie rozumiem. Jest jakiś problem? Nie, absolutnie. Ale rozpatrujemy korzyści i niedogodności inwestowania u ciebie. Już to omówiliśmy. Zgodziliście się na rozpoczęcie projektu. Nie owijajmy w bawełnę. Twoi konkurenci złożyli nam lepszą ofertę. To nie znaczy, że ją przyjęliśmy. Rozumiesz, rozpatrujemy różne opcje przed podjęciem ostatecznej decyzji. To nie pora na targi. Zaaprobowaliście kosztorys i rozpoczęliśmy projektowanie. Opracowaliśmy plany, ponieśliśmy koszty. Musicie to uwzględnić. Przykro nam, ale niczego nie podpisaliśmy. W każdym interesie istnieje ryzyko. Ty wiesz to najlepiej. Mogę tylko obiecać, że rozpatrzymy twoje roszczenia. A teraz wybacz. O co chodzi, Elvio? Masz telefon. Kto mówi? Pytałem, kto. Spokojnie, skarbie. Nie ciskaj się. To ja. Wróciłam. Co to, połknąłeś język? Letycja? Dobrze być wygadanym. Pomogło ci to przemienić się z dachowca w kota angorskiego. Przestań żartować i mów, czego chcesz. Chcę ci tylko pogratulować i ostrzec, że nadal ci nie zapłaciłam za przysługę, którą wyświadczyłeś mi ostatnio. Jest takie powiedzenie: oko za oko, ząb za ząb. Leticia. Bueno, Leticia. Elvia. Eres un idiota. Ty, idiotko, mówiłem ci, żeby nikogo nie łączyć. Nie wrzeszcz. Używaj interkomu. Posłuchaj, kretynko. Jeszcze raz mnie połączysz bez uprzedzenia i po tobie. Nie potrzebuję głupiej sekretarki. Mówiłam, żebyś tego nie robił. Wypraszam sobie. Nie jestem głupia, nie jestem twoją sekretarką i nie odpowiadam za twoje znajomości. Zobaczysz, co będzie, jak wrócisz do domu. Nie ujdzie ci to na sucho. Chciałam zobaczyć na własne oczy, czy to prawda, że Julio wrócił do San Gabriel. Słyszałam, że kupił ziemię i spaloną farmę. Widziałam go. Powiedział, że Izabela nie jest moją córką, że cię okłamał, wmawiając, że Izabela jest tą dziewczynką,
którą zabrał od ciebie i oddał rodzinie Fernandezów. Czy to prawda? Nie do wiary. Ty i Julio byliście dla siebie stworzeni. Nie zamierzam cię przekonywać. Czy gdyby Izabela nie była twoją córką, inna byłaby krzywda, jaką jej wyrządziłaś, czy nadal byłaby to podłość? Odpowiedz. Jeśli myślisz, że swoim milczeniem odegrasz się na mnie, to się mylisz. Nie masz pojęcia, jak bardzo mi cię żal. Pomyśleć, że nigdy nie zbliżysz się do Izabeli, chyba że poczujesz skruchę. Ale z tego, co widzę, to niemożliwe. Ty mi współczujesz? A co ja mam czuć do ciebie? Ty też mnie okłamałaś, mówiąc, że moja córka umarła. Byłaś wspólniczką Julia. Ale rzeczywiście, nie żałuję tego ani trochę. Niech Izabela tobie podziękuje za to, że walczymy ze sobą. Miałaś okazję nas pojednać, ale ją odrzuciłaś. Mnie za to nie obwiniaj. Ja tu nie zawiniłam. Teraz wszystko zależy od ciebie i od rozmiaru twojej nienawiści. Masz rację co do jednego. Pora prosić Boga o przebaczenie. Tylko On może osądzać nasze czyny. A teraz wyjdź. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Wyjdź. Nie ma wątpliwości. Bezdomny pies zawsze gryzie rękę, która go karmi. Jak możesz się uczyć w takim hałasie? Czemu ściszasz? Bo chcę, żebyś mnie wysłuchała. Martwię się o ciebie. Dlaczego? Myślałam o tej kobiecie, z którą rozmawiałaś. Mówiłam ci, że to przyjaciółka mamy. Czego jeszcze chcesz? Nie rozmawiaj z nią, dopóki jej nie poznam. Dobrze, następnym razem przedstawię was sobie. Zadowolona? Nie mów tak do mnie. Nie bądź taka zasadnicza. Posłuchaj, masz nie rozmawiać z obcymi, a zwłaszcza z tą kobietą. Zrozumiano? I nie puszczaj tak głośno muzyki. Gorzej niż w domu. Namyśliłaś się? Przecież tu jestem. To jeszcze nic nie znaczy. Znów zaczynasz? Powiedz. Kocham cię. Pragnę cię. Chcę być z tobą całe życie. W porządku? Nie pogrywaj tak ze mną. Żadnych bzdur. Wziąłeś sobie do serca rolę nudnego urzędnika? Zamierzasz ze mną zamieszkać, czy nie? Bądź cierpliwy. Tymczasem dam ci zaliczkę. Nie przypieraj mnie do muru. Nie chcę się wtrącać do waszego małżeństwa. W takim razie nie mam wyboru. Poproszę Lorenę o rozwód.
Nie bądź głupi. To nie jest wyjście. Porozmawiajcie o swoich problemach. Nie chodzi o zwykłą kłótnię. Nie mogę zmuszać Loreny, żeby ze mną została. Nie kocha mnie. W tym rzecz. Czy ty nie przesadzasz? Moja córka cię kocha. Przecież mimo kłótni jesteście ze sobą. Być ze sobą, a kochać się, to dwie różne rzeczy. Lorena tylko dlatego nadal mieszka w tym domu, bo nie ma ochoty szukać innego, przeprowadzać się. Nasze małżeństwo jest skończone. Zaczynam wierzyć, że nie chcesz nic zrobić, by ratować wasz związek. Powiedz, nie kochasz jej już? Wręcz przeciwnie. Kocham ją całym sercem, ale to nie znaczy, że będę znosić upokorzenia. Taki jesteś? Tak udowadniasz, że jesteś mężczyzną? Przepraszam, że tak mówię, ale Lorena jest wierną kopią swojej matki. Dlatego nasze małżeństwo jest skończone. Ja nie dam się tak upokorzyć, jak pani Wiktoria upokorzyła pana. Kochanie, idę do biura. Zobaczymy się przy kolacji. Będę czekała. Rezydencja pani Santa Cruz. Halo. Guillermino. To ja, Izabela. Tak się cieszę. Widziałam cię w telewizji. Wyglądasz wspaniale. Może zostaniesz aktorką? Potrzebuję twojej pomocy. O co chodzi? Czy Wiktoria jest w domu? Nie. Nie mów, że chcesz z nią rozmawiać. Chcę porozmawiać ze swoim synem. Z kim? Z tym chłopczykiem. Synem Sergia. To mój syn. Coś takiego. Jasne. Wiedziałam, że coś dziwnego jest z tym dzieckiem. To twój syn? Pani Wiktoria nie ma litości. Proszę, daj mi go do telefonu. Dobrze. Poczekaj sekundę, już go daję. Halo? Kto mówi? Kochanie. Moje kochanie, kto mówi?
Zorganizowałyśmy, mam jej powiedzieć, wanienkę dla dziecka. A tu jest włóczka na kocyk dla naszego siostrzeńca. I grzechotka, żeby nie płakał. Sąd rodzinny orzekł, że nie wolno zbliżać się pani do dziecka bez pisemnego zezwolenia pana Sergio Blanki. Niech cię diabli, Sergio. Ty i Wiktoria pożałujecie wszystkiego, co mi zrobiliście. Przysięgam. Nie spocznę, dopóki nie będziecie błagać o przebaczenie. Przysięgam. Kto tam? Lennon. Kto? Truskawkowe pola. Co jest? Jak leci? Doskonale. Przyniosłeś mojego przyjaciela? Jasne. Niech zobaczę. Naprawdę jest cichy? Mam nadzieję, że dobrze strzela. Jak królewska armia. Strzygłeś się? Wczoraj. Koniec moich kłopotów. Dziękuję. Mam coś podpisać? Tak, tutaj. Pani będzie szczęśliwa. Jeszcze jeden pasek dla tygrysa, jak mawiał mój przyjaciel, Panchito. To jej utrze nosa. Proszę. Niespodzianka. Pewnie się pani ucieszy. Co to? Posłaniec powiedział, że to zaproszenie dla pani i pana Sergia. Na co? Na przyjęcie z okazji wydania powieści Izabeli. Wspaniale, prawda? Przepraszam. Mamusiu, bardzo cię kocham. Mój skarb. Położę go spać. Niech zostanie ze mną chwilkę. Mamusia się tobą zajmie i nikt mi ciebie nie zabierze. Zaśpiewaj mi tę piosenkę, którą tak bardzo lubię. Hakuna Matata. Es como hay que vivir, Hakuna Matata, nada que temer, ni preocuparse, es como hay que vivir, a vivir así. Yo aquí aprendí, Hakuna Matata. Tak ślicznie śpiewasz. Nikt nie chce mnie wysłuchać. Prosiłem teścia, żeby pogadał z Loreną, ale mnie zbywa. Widzisz, rzecz w tym, że lepiej się nie wtrącaj do małżeńskich problemów. To co mam robić? Nie wiem. Myślę, że sam najlepiej wiesz, co zrobić, żeby uratować swoje małżeństwo. A jeśli podejmę niewłaściwą decyzję? Posłuchaj swojego serca, to nie popełnisz pomyłki. Zaufaj sobie. Lorena powinna być podobna do ciebie. Dziękuję, że taka jesteś.
Ależ ze mnie głupiec. Zupełnie zapomniałem. Jak mam ją prosić o przebaczenie? Enedina? Con qué cara me voy a atrever a pedirle perdón? Czemu tak jest? Czemu nadal go kocham? Nie mam żadnej nadziei. Byłem dziś u Sergio. Chciałem osiągnąć porozumienie bez udawania się do sądu. I co? Widzę po tobie, że misja się nie powiodła. Mam rację? Teraz to nieważne. Rzecz w tym, że nie mamy zbyt wielu argumentów. Walka o odzyskanie dziecka może potrwać lata. Jak to nie mamy? Jestem jego matką. Czy to nie wystarczy? Tak, ale co? Dlaczego musi to trwać tak długo? Ja też tego nie rozumiem. Zaginęło świadectwo urodzenia wystawione przez szpital. Są też inne komplikacje mogące opóźnić sprawę. Jakie komplikacje? Po pierwsze, sędzia może uznać, że przez 4 lata nieobecności Izabela nie zrobiła nic, by odzyskać dziecko. Co takiego? Jak to? Nie ma wcześniejszych odwołań od decyzji sędziego. Można to uznać za zgodę na to, by Sergio miał prawa opiekuńcze. Każdy wie, że to nieprawda. I każdy wie, że nie mogłam nic zrobić. Nie rozumiem, czym się tak przejmujesz? Jeśli chodzi o świadectwo, wystarczy zażądać kopii ze szpitalnego rejestru. Ja jestem matką dziecka. Są na to świadkowie. Na przykład doktor Torres. Są też świadkowie, że Sergio zabrał mi dziecko siłą. Uspokój się. Możesz też opowiedzieć przebieg procesu. Fałszywe oskarżenia, brak dowodów. Byłem tylko prostym adwokatem w biurze obrońcy publicznego. Nie znam się na prawie rodzinnym. Błagam o cierpliwość. Jeśli pozwolicie, skonsultuję się z kolegą w tej sprawie. Proszę, uspokój się. Nie mogę. Koniec odcinka 111. Wersja polska i rozpowszechnianie Studio Publishing. Tekst Ewa Stochwicz. Czytał Jan Czernielewski. La sonrisa fue fin.